Spoko, tak jak ja nakryliśmy, mam dwa dowody. W ogóle Jaśka znowu dybnęli. Chuj wie za co. Kurna, ale tu się nie da przejechać tego bez rozjebania. Jak ja mam tędy przejechać niby, kurna, jak tu jest poziom wody? Ty, ja jestem głupi, czy o co tu chodzi? Ale czemu mi kurwa holuje to? Ty, tobie, Gabryś, dotarło do ciebie, co ja właśnie w tym momencie odkurwiłem? A nie. To jest tu u góry. To jest kurwa na 2-3. Poczekaj. Siema, Robert. Ja jestem ogólnie debilem, no ale... Jakby nie pierwszy, nie ostatni raz na życie. No oczywiście, kurwa, tak. Wiesz co... Ja jestem głąbem i... Tak naprawdę niedawno zacząłem grać. Siema. Niedawno zacząłem grać, więc ciężko mi jest określić. Na razie się wydaje spoko, tylko dopóki kołopa nie ma, no to nie wiem, czy jest to, wiesz, wielce warte, ale już dużo modów się pojawiło, co jestem ogólnie w szoku. No bo wiem, bo to jest ich gra, tak? No, bo tutaj, wiesz, bardziej eksplorujesz i masz mniej zadań, a więcej masz drona, kurna. Zresztą czekaj. A to. W ogóle... Te Karpaty są, kurwa, mapa. Karpat, rozumiesz ty to? Au! Nie wiem, czy te pompowanie opon było w SnowRunnerze. Nie, to nie jest survival. To jest symulator bycia na wypizdowiu. Czyli prawie jak w Ostrołęce. Jak było? No to zobacz. Czekaj, tylko niech mi to schowa.
wymienię to. Tu. Masz obniżenie i powiększenie. W zależności od mnie ten. No. Znaczy ogólnie masz tam stacje różnego typu, masz wiertła, żeby znaleźć zasoby i tak dalej. No ogólnie jest tego trochę, z tego co zdążyłem już zauważyć. Tylko pytanie brzmi, kurwa... Najgorsze jest to, że teraz tak, jak ja to użyję... Teoretycznie jest to gdzieś za tą górą, ale jakby nie mogę jechać z tym, muszę zobaczyć i jechać z YOLO. No i jazda po kamyczkach nie jest niczym miłym. Ała, ała, właśnie. O tym mówiłem. Aj, 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 aj. Okej. No ja ogólnie się trochę wdupiłem, bo będzie problem teraz z wyjazdem tutaj. No nie pociągnie mnie, ni chuja. No raczej tym ciursem nie powinienem tu podjeżdżać ogólnie. Wiesz co, akurat jeśli chodzi o Petrukę, to powiem ci szczerze, że teraz był moment fajny, ale znowu bez eventów tak naprawdę tam nikt nie gra. Kurwa, najgorsze jest to, że mam problem teraz kurna z paliwem. No ja tu nie podjadę, ja tu się spitoliłem i jest amen. No teraz mam odnaleźć, tak jak masz tutaj w górnym rogu, że przedmioty jeszcze dwa. Tym wykrywaczem znalazłem modyfikacje, a jeszcze muszę znaleźć zasoby i przedmioty. Dlatego muszę tym wyjechać, żeby jechać dalej, bo tylko te auto ma tą możliwość. Znaczy mogę odholować, ale kumen... Z tego co pamiętam, to 3 koła kosztuje. Mam, ale tylko ten ma ten wykrywacz. Na tym nie mogę mieć wykrywacza. A nie, darmowy hol.
Wiesz co, mam, ale... Jeszcze nie ogarniałem tego. Dobra, teraz moje pytanie brzmi, czy tu jest gdzieś opcja tankowania w ogóle? Bo to, że ja tu kanistrów kurwa nie mam, to ja wiem. Aha, dobra, zatankowałem, okej. Okay. Udało się. Dobra, wróćmy do... Najgorsze jest to, że z tym jechać nie mogę. No bo jedziemy tu. Okej, no wprost. Ja ogólnie nie jestem ogarnięty pod niektórymi względami, jeśli chodzi o tą grę, bo ja w SnowRunnera mam 3 godziny, 4. MudRunnera wcale. Tak. No zobacz, czekaj. Włączę sobie. Teraz, żeby nie było, ja próbuję... O! Jechać. I teraz dopiero. A się kurna rozpędziłem. Oho, żem pojechał kurwa. Nie w tą stronę.
spokój. Kurwa, ja nie lubię ogólnie w niektórych grach grać na padzie, tak jak tutaj. Kurwa. Ogólnie spoko, że od razu z buta ma ten, współpracę z kierownicami. To jest akurat całkiem spoko. Kurwa mać. Znaczy wiesz, a kierownicy nie mam, mieć nie będę, przynajmniej tutaj w tym miejscu. Nie orientowałem się. Ja ogólnie temat błotka zawsze lubiłem, tylko... nie ogarniałem zbytnio. O! Tutaj był właśnie ten pilotówka, tutaj już będą terenowe. Znaczy wiesz co, patrząc na to, że z miejsca od razu masz pełne tłumaczenie, to może faktycznie tam i Polacy robią. No bo mamy Colorado, mamy Arizonę, więc to jest typowa Ameryka. No i mamy Karpaty. Aha, to oni już DLC wypuścili, a dzisiaj gra miała premierę, tak? Kurwa, dwa DLC już są. Rozumiecie wy to? No kurna, jak można wypuścić grę za 150 ziko i w dniu premiery mieć ma premierę od razu dwa DLC? A za preorder, który ja wziąłem wczoraj, nie dostaliśmy nic. Zero. No dobra, ale nie porównuj wielkości Blizzarda do tego, no. No nie oszukujmy się. I wiesz co to są za DLC? 5 aut na krzyż. To są dwa DLC-ki. Jedno DLC to jest jeden samochód. Jedno DLC to są 4 samochody. Nie, Gabryś, tam było 7-10 aut.
Plus minus. Ale nie z jednym autem. To mi wygląda jak te polowanie, co ten my mieliśmy grać. Że tam jedną broń konkretną za 10 zł się kupowało, czy tam za ileś. Trochę kuźwa przesada. Znaczy ja, ogólnie zasada DLC spoko. Ale ja nie kumam kompletnie wrzucania od razu DLC w dniu premiery. Nie rozumiem tego. No tak, ale kurwa. Dobra, wydamy trochę pieniędzy. Tak, na ten moment jest tylko single player. Jest informacja, że wkrótce. Więc jakby... Wiesz, no... Zresztą ten runner chyba od samego początku miał ten, więc nie, trochę też tego nie rozumiem, ale no... Kurwa, jakie naklejki można mieć, ty. Są poblokowane. No tam się ogólnie nie pierdzielę w tańcu, ja od razu biorę, upgrade'uję, bo... To się może przydać. Tym jeszcze... A nie, to tym... No to my. A, to jest to, co odblokowaliśmy. Tu nie mamy jeszcze nic dostępnego. No mam wypierdolać się z pieniędzy, pizdu. No i widzicie, tu mamy podnośnik i kotwicę. O, wibrator sejsmiczny, kurwa. Dobra, jeszcze to zrobimy. Dobra, i tam wiem, że coś terenowego potrzebuję. Weźmy sobie to, bo my tutaj upgrade zrobiliśmy.
Wymagane sprzęty mamy, więc... Oj! Nie tak! Halo! Proszę odpiędnąć. Sprzedaj. Aha, i tu też jestem bez burty, czyli nie mam dodatkowych rzeczy. Kurwa. Przypu. O kurna mać! Ej, ale mam burtę. Dobra, to teraz mogę sobie... załadować. No teraz to tym to mogę jakoś jeździć, kurwa. Dobra, poka mnie mapę. Jedź na miejsce. Jak to jest, że kuźwa każe mi się respić tam, a przyjechać mam tu? No jedziemy na bagno, no. Teoretycznie droga prowadziła mnie tamtędy, a ja se... na górą. Tak o. No nie wiem, czy dobra opcja byłaby jechać przez wodę. Podwyższony, gumo, jestem. Taki chuj jak słania nos. Naprawdę? Jedzie, kurwa.
grzeje tą machiną. No. Ty, ale jak on tam wjechać do chuja? Tak mi to trochę zastanawia. Jaki jest ten cel gry? Eksploracja! Zbieranie zasobów, tuningu i wiesz, innych tego typu rzeczy. Tylko, że musisz... Wiesz, wyciągarki, kurna, ogólnie walka z naturą. Ty, ale tu jest wyrwa. Czy ta gra se kurwa jaja robi w tym momencie? Czy mam jolo pełną pizdą jechać? O, ty, palę... Czekajcie. Aha! Chuj, kotwica. Aha, dobra, kumam. Ja się kurwa teraz stąd spierdolę. Patrzcie to. Rozumiecie wy to? Tu trzeba było dać kurwa kotwicę, żeby się tam wpierdolić. No jest bardziej chyba zaawansowany niż SnowRunner, tak według mnie. Na tyle co teraz pograłem.